Witam Was serdecznie na kanale Ikonoplastyka. Witam wszystkich, którzy się tutaj zgromadzili. Bo dzisiaj wielki dzień. Dzisiaj chcę Wam wyjaśnić albo wytłumaczyć, może na tyle, na ile jestem w stanie to zrobić, korzystając z własnego doświadczenia, jak posługiwać się brewiarzem, jak odmawiać brewiarz, w jaki sposób to trzeba robić. Wszystko, co będę potrafił Wam przekazać, znajdziecie w tym filmie. No to do dzieła. Dobrze, słuchajcie, chciałbym krótko omówić w takim razie brewiarze, tak jak już wspomniałem na początku tego filmu. Brewiarze są, to jest układ czterotomowy, a więc są cztery tomy brewiarzy, tak? To wygląda. Ja mam dwa brewiarze obłożone w taką oprawkę. Sam brewiarz sam w sobie wygląda w ten sposób. Jest to taka pseudoskórzana oprawa tutaj. Z tyłu na grzbiecie tego brewiarza znajduje się numer brewiarza. No i tutaj jeszcze takie różne wzory są. Każdy brewiarz tak wygląda. Takiego kupicie go w sklepie. Dla wygody można każdy brewiarz obłożyć w taką oprawę. Ta oprawa jest bardzo praktyczna, ponieważ zabezpiecza przed zabrudzeniem, zabezpiecza przed podarciem przypadkowym, zabezpiecza również wtedy, kiedy podróżujemy, ponieważ ma ona tutaj taki ekspresik, dzięki któremu cały brewiarz możemy w miarę szczelnie zamknąć. I wówczas ten brewiarz, z tym brewiarzem się nic nie dzieje po prostu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ brewiarz jest również częścią Pisma Świętego. W brewiarzu znajdują się psalmy, pieśni, różnego rodzaju listy apostolskie, listy doktorów Kościoła, z ojców Kościoła, wobec czego tę wartość należy chronić. No i jest to też szacunek dla Pisma Świętego, dla Boga tak naprawdę. To też jest ważne, byśmy dbali zawsze o to, czym się modlimy. Do czego, co po prostu, bo tak, jest takie powiedzenie, że znaki nas katechizują. Jeżeli dbamy o znaki, jeżeli dbamy o to, czym się modlimy, to również jest to dla nas ważne. Ponieważ w ten sposób oddajemy nie tylko, nie chodzi o szacunek do przedmiotu, ale chodzi o szacunek dla Boga. To tak tytułem wstępu. Co jest jeszcze ważne? Każdy brewiarz, więc czy jest to pierwszy, drugi, czy trzeci, czy czwarty, jest przeznaczony na konkretny okres liturgiczny. Okresy liturgiczne zaczynamy od Adwentu, a więc od grudnia. I na okres Adwentu jest przeznaczony jeden brewiarz. On jest dosyć cienki, ponieważ obejmuje on Adwent właśnie i okres Bożego Narodzenia. Kolejny brewiarz to część druga i to jest okres zwykły. Okres zwykły jest podzielony na tygodnie i tym brewiarzem będziemy się modlić wówczas, kiedy zakończy się okres Adwentu, aż do, może tak przybliżeniu, nie chcę tutaj skłamać, do okresu wielkanocnego. Może troszeczkę zawie okres wielkanocny i Wielki Post. Teraz z kolei kolejny brewiarz, to jest brewiarz numer 3. To jest okres, przepraszam, dwójka to jest. To jest okres Wielkiego Postu i okres wielkanocny. Trójka jest okres zwykły i czwórka to jest okres również zwykły, ponieważ na dwa brewiarze, na dwa okresy są zwykłe, przepraszam, wróć,
na okres zwykły przypadają dwa brewiarze. Więc tak to wygląda, jeśli od strony takiej właśnie praktycznej, tak byśmy wiedzieli, gdzie co jest, byśmy łatwo mogli znaleźć to, co nas interesuje. Teraz zaczniemy omawiać brewiarz, już konkretnie. Dobrze, teraz kochani będziemy omawiać brewiarz i tutaj zaczniemy od okresu zwykłego. Także tak on wygląda. Kiedy go otworzymy, wówczas tutaj znajduje się właśnie taka notatka. Jest to pokazane, że jest to liturgia godzin, codzienna modlitwa ludu Bożego, dodatkowo jeszcze, i okres, na który przysługuje dany tom, a więc to jest trzeci tom, okres zwykły, tygodnie od 1 do 17. W dalszym ciągu brewiarza tu są dekrety, jest dekret prymasa, następnie są tabele, różnego rodzaju tabele świąt, a w dalszej części znajduje się kalendarz, na którym, mam nadzieję, że to widać, jest kalendarz liturgiczny w formie takiej skróconej, byśmy wiedzieli, jakie święta bądź uroczystości, bądź też wspomnienia dowolne, obowiązkowe, przysługują w każdym okresie liturgicznym. Następnie za tą częścią, w pierwszym tomie, jeszcze tylko powiem, w pierwszym tomie brewiarza, znajduje się na początku ogólne wprowadzenie do liturgii godzin. Czyli tam są to wszystkie przepisy, wszystkie ważne reguły odmawiania brewiarza. Jeżeli każdy z Was będzie chciał by doczytać i bardziej szczegółowo zapoznać się z odmawianiem brewiarza, poznać jak to się robi i zasady, i tych zasad, oczywiście te zasady trzeba ściśle przestrzegać, wówczas należy sięgnąć do pierwszego tomu, więc tutaj w tym pierwszym tomie liturgii godzin można znaleźć wszystkie te zalecenia i te przepisy. Dobrze, jedziemy dalej. Za tym kalendarzem są teksty przeznaczone na okres zwykły, teksty okresowe. Na początku są modlitwy na niedzielę i dni powszednie. To są takie modlitwy, którymi można zastąpić dowolną modlitwę znajdującą się właśnie w tym brewiarzu. Następnie rozpoczyna się to od pierwszego tygodnia, ponieważ tak jak powiedziałem, każdy brewiarz jest podzielony na 4 tygodnie, a więc tak jak tutaj widzicie, jest to pierwszy tydzień okresu zwykłego i tutaj są teksty dla okresu zwykłego, czyli dla godziny czytań, to jest jako pierwsza godzina brewiarza, to jest godzina czytań i tutaj znajdują się te czytania do godziny czytań. Natomiast może tak, to jest ta pierwsza część brewiarza. Teraz jedźmy dalej. Mijamy tą część związaną z tekstami okresowymi. Następnie, kiedy pójdziemy dalej, w dalszej części brewiarza znajduje się psalterz. A więc to, o czym mówiłem Wam. I tutaj ten psalterz jest podzielony w układzie czterotygodniowym. Zaraz to pokażę. Nie jest tak łatwo to znaleźć. O, tu są części stałe i to jest tak charakterystycznie opisane. Części stałe okresu liturgii godzin. Liturgii godzin właśnie okresu zwykłego. Na początku tego psalterza znajduje się taka instrukcja, która pomaga
jakby dla początkujących właśnie, by można było na ten, dzięki temu wprowadzeniu, dzięki temu tej instrukcji odmawiać brewiarz. Czyli podane jest konkretnie, co po konkretnej rzeczy następuje. Czyli tak jak na przykład w przypadku godziny czytań, już tutaj możemy się zorientować, że początkiem godziny czytań jest wezwanie. Początkiem może być wezwanie również początkiem juczni, ale to są już zasady, o których będziemy mówić później. Czyli po wezwaniu następuje hymn. Tak jak tutaj jest to napisane, jest hymn. Następnie psalmodia, a więc psalmy. Najczęściej są to trzy psalmy. Następnie werset jest i po wersecie czytamy czytania przypadające na dany dzień, które tutaj już właśnie wcześniej były podane, tak jak tutaj dla okresu zwykłego, to co mówiłem, dla konkretnego dnia. Tu są konkretne, przeznaczone konkretne czytania. W przypadku, gdy przypada jakieś święto, wówczas czytamy te czytania z właśnie tekstów, które przypadają na dane święto, ale o tym za chwilę. A więc tu jest ten układ psalterza, czyli układ czterotygodniowy. Kolejną częścią jest modlitwa na zakończenie dnia, czyli inaczej kompleta. Kompleta też ma ustalony porządek psalmów i następnie za kompletą. Kompleta jest oczywiście przeznaczona na każdy dzień, na sobotę i na niedzielę. Ona jest tutaj w sposób szczególny pokazana w ten sposób, że podana w ten sposób, że w sobotę rozpoczyna się modlitwę po pierwszych nieszporach, ponieważ jest to modlitwa w zasadzie nocna już, a więc czy wieczorna, więc po pierwszych nieszporach odmawia się tą kompletę tutaj po pierwszych nieszporach. Natomiast w niedzielę, ponieważ na niedzielę przypadają dwa podwójne jakby nieszpory pierwsze i nieszpory drugie, i po nieszporach drugich odmawia się również tą część komplety właśnie. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o kompletę. Następnie po tej części brewiarza następuje psalmodia dodatkowa, a więc tu są dodatkowe psalmy, które odmawia się, jeśli ktoś sobie tego by zażyczył, do modlitwy przedpołudniowej, południowej i popołudniowej. Po psalmodii dodatkowej następują teksty własne o świętych, tak jak tutaj to jest napisane. Nie wiem, czy to widać, czy to, mam nadzieję, że ja tutaj to pokazuję dosyć dobrze. I tutaj na każdy dzień, który przypada jakieś święto, jakieś wspomnienie, na przykład tutaj 13 stycznia, biskupa i doktora kościoła, świętego Hilarego. I to jest wspomnienie dowolne akurat. I wspomnienie dowolne niekoniecznie trzeba honorować, chyba że jest to, czyli odmawiać, chyba że jest to święty, który znajduje się w danym zakonie czy w danym zgromadzeniu, jest on szczególnie czczony, ale to wówczas jest to wtedy wówczas wspomnienie obowiązkowe, bądź nawet uroczystość, albo święto. I wówczas zamiast odmawiać te teksty z okresu zwykłego, odmawia się teksty znajdujące się przy tym danym świętym, tutaj na tych dalszych kartkach. O, tak jak na przykład tutaj świętego 17 stycznia, świętego Antoniego Opata, i tu już mamy wspomnienie obowiązkowe. I wówczas to wspomnienie trzeba uhonorować, a więc odmawiamy to, pomijając z kolei okres, teksty przypadające na ten dzień dla okresu zwykłego. Podobnie jest z uroczystościami i w ten sposób właśnie się to odmawia. Czyli tutaj mamy teksty własne o świętych. Dalej, w dalszej części brewiarza, bo tutaj tego jest dosyć dużo, ponieważ
musi być tych świętych tyle, na ile jest przewidziana ta część brewiarza dla okresu zwykłego. Kiedy pójdziemy dalej, to są teksty wspólne, na przykład na poświęcenie kościoła. I to są akurat w tym miejscu. Następnie dalej po tym następują teksty wspólne o Najświętszej Marii Pannie, o pasterzach, o doktorach kościoła właśnie, o męczennikach. I jeżeli w tej części wcześniejszej przypada jakieś wspomnienie obowiązkowe dla danego świętego, wówczas odmawia się to, co przypada dla tego świętego, plus jakby to, co tutaj jest dla tego tekstu wspólnego, na przykład o męczenniku, z tym, że jeżeli występuje dla danego męczennika dana część, wówczas tą część wspólną się pomija po prostu. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe dla Was. Ale jeżeli tak, to dobrze. Jeżeli nie, no to piszcie w komentarzach, dodawajcie pytania. Więc tutaj tak to wygląda. I to jest kolejna część. Ten ty wspólny o pasterzach, o dziewicach na przykład, o świętych męczennikach. I kolejną częścią, to już jest, na przykład jest oficjum o zmarłych. Czyli to jest oficjum, które jest przeznaczone na święto zmarłych, na ten okres przypadający właśnie w trakcie okresu zwykłego. W dalszej części są dodatkowe jeszcze, na przykład dodatek jest, czyli tu są modlitwy różnego rodzaju, formuły dowolne wprowadzenia do modlitwy pańskiej. To są już takie teksty, które stricte jakby pomagają kapłanowi, by można było wspólnie odmawiać z czcią i z powagą właśnie liturgię godzin. Kolejną częścią tych brewiarza są dodatki, to się tak nazywa dodatki różne. I to już jest, to są różnego rodzaju modlitwy, które mają pomagać w przygotowaniu do mszy świętej, czyli modlitwa przygotowawcza, również modlitwa dziękczynna po mszy świętej, więc później następnie są różnego rodzaju litania do świętego Józefa, litania do wszystkich świętych, również litania loretańska do krwi Chrystusa i na samym końcu brewiarz kończy się tak naprawdę indeksem. To jest indeks, tutaj znajduje się indeks psalmów, które znajdują się w danym tomie tego brewiarza, a następnie podręczny spis treści, a więc jeśli byście zabłądzili i po prostu nie potrafili znaleźć tego, co byście chcieli, to bardzo pomocny jest ten spis treści, po którym można łatwo dotrzeć do tego, co nas interesuje. Dodatkowo jeszcze to, co jest też ważne, o czym chyba tutaj nie wspomniałem, to są teksty okresowe na różne uroczystości, a najbardziej ważne to są uroczystości pańskie w okresie zwykłym, a więc Najświętszej Trójcy, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i Najświętszego Serca Pana Jezusa. I one też są tutaj w tekstach okresowych, a więc na początku brewiarza, z tym, że po zakończeniu tych tekstów przypadających na okres, na który obejmuje dany brewiarz. I tak jak tutaj sobie zauważymy, to tutaj są uroczystości pańskie w okresie zwykłym, to jest jakby osobny taki rozdział. No i na przykład tutaj zaczyna się uroczystość Najświętszej Trójcy. Więc to jest rozdział, który jest aż do psalterza, więc do tego układu czterotygodniowego, o którym już żeśmy wspominali.
Tak mniej więcej zbudowany jest brewiarz na okres zwykły. Pozostałe brewiarze są zbudowane podobnie, jednak są dość znaczne różnice. Dobrze, słuchajcie, to mniej więcej tyle. Jeszcze może tylko powiem, w jaki sposób jest odmawiania takiego brewiarza. Więc brewiarz generalnie odmawia się, jakby to powiedzieć, na dwa chóry. Czasami te dwa chóry odmawiają brewiarz recytując go, więc no, można go recytować po prostu, można czytać to teksty znajdujące się w takim brewiarzu. Najczęściej jednak taki brewiarz odmawia się również na chóry, ale śpiewając. I tak między innymi robią to benedyktyni. Możecie to usłyszeć u nich w klasztorze, jak pojedziecie na przykład do Tyńca. Wówczas usłyszycie piękne śpiewy psalmów znajdujących się właśnie w takim brewiarzu. Tyle, że innym, bo oni oczywiście mają inny brewiarz, brewiarz monastyczny, o czym mówiłem już w poprzednich odcinkach. Dodatkowo można, oczywiście nie jest to problem, by odmawiać brewiarz samemu. Często mnisi właśnie, pustelnicy, odmawiają brewiarz w samotności, po prostu, recytując na głos te psalmy, które znajdują się tutaj w tym brewiarzu. I jest to oczywiście, taka modlitwa jest jak najbardziej ważna. Można samemu odmawiać brewiarz. Jaki jest sens odmawiania takiego brewiarza? Otóż, tak jak powiedziałem, brewiarz odmawia się, to jest liturgia godzin, a więc liturgia związana z modlitwą Kościoła, jako wspólnoty. I czy odmawiamy to o godzinie 6? Najczęściej się to odmawia na przykład o godzinie 6. W większości przypadków ta poranna już nie odbywa się 6. Ale są też wyjątki, kiedy rzeczywiście w zakonach odmawia się taką już nie obrzasku słońca tak naprawdę. Więc godzina de facto nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że łączy nas wiernych Kościoła ta jedna, jedyna modlitwa, na przykład jucznia, i odmawiamy ją wszyscy w ten sam sposób. Na tym polega sens modlitwy, na tym polega, pokazujemy w tym jedność. Nie tak jak jedno jest Chrystus, jedno jest ciało, jakim jest Kościół, tak samo mamy jedną, jedyną modlitwę. To jest znak jedności też Kościoła. Podobnie należy o tym myśleć, podobnie jeśli chodzi o nieszpory, o te pozostałe godziny. Podobnie jest też z Eucharystią, która pomimo to, że w różnych sferach, strefach czasowych jest ona odmawiana, jest ona odprawiana, tak samo w ten sam sposób, według tego samego mszału, według tych samych modlitw, w ten sam identyczny sposób. A więc tutaj też jest jakby jedność. Tworzymy jedność, tworzymy jeden Kościół z ciałem Chrystusa, z Chrystusem razem, wspólnie. Kapłan podczas Eucharystii mówi z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. I ta modlitwa mówi o tej jedności, mówi o tej wspólnocie ludzi, ludu Bożego. Dlatego też brewiarz, tak jak tu sami zauważyliście, jest to modlitwa ludu Bożego. Codzienna modlitwa ludu Bożego. Dokładnie tak brzmi napis na brewiarzu i rzeczywiście tak jest. To jest ten znak, który jest bardzo ważny i który jest istotny dla nas wiernych, ale też i jako znak dla Kościoła, dla tych, ale także dla tych, którzy są poza Kościołem. Więc zachęcam do odmawiania brewiarza, zachęcam, by spróbować. Nie jest to proste, jak widzicie, ciężko nawet nie samemu jest dosyć to wytłumaczyć, żeby było to zrozumiałe. To na początek tyle. W kolejnym odcinku kolejne godziny, o których będę mówił, kolejne problemy związane również z brewiarzem.
Dobrze, moi kochani, myślę, że na dzisiaj to wszystko. Już coś wiecie na temat odmawiania brewiarza. W następnym odcinku kontynuujemy właśnie taki instruktaż, jak odmawiać brewiarz. Jak widzicie, no nie jest to łatwe, ale myślę, że z Bożą pomocą dacie radę i z pomocą tego filmu będziecie mogli odmawiać brewiarz samodzielnie. Jak sobie pomagać, jak ewentualnie rozpoczynać taką modlitwę brewiarzową, od czego zacząć, to opowiem już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się wyrobimy, bo nie chciałbym, żeby te odcinki były zbyt nudne i trwały zbyt długo. To dzisiaj wszystko. Pamiętajcie, by subskrybować filmik, by kanał, by oczywiście klikać, lajkować, ale również i komentować lub nawet zadawać pytania, jeśli takie macie. Ja nie boję się pytań, więc na pewno odpowiem. Ponadto, jeśli macie takie pragnienie i uważacie, że to, co robię na kanale, jest pożyteczne, to oczywiście proszę Was o wsparcie tego kanału. Mam wiele planów, mam wiele pomysłów na rozwój i myślę, że to dowiecie się również jeszcze w tym roku, natomiast nie wiem do końca kiedy, ponieważ jakby konstrukcja takiego filmu będzie chwilę trwała i po prostu potrzebuję trochę więcej czasu, żeby Wam to wszystko wytłumaczyć, wyjaśnić i podać w postaci takiego filmiku. To tyle, trzymajcie się, ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę dobrej, spokojnej nocy albo dobrego, spokojnego dnia i trzymajcie się, do zobaczenia z Bogiem w następnym odcinku. Pa!